Zamiast 3 dni nad morzem, lepiej godzinę spędzić w Radlinie. Zachęcają i promują szefowie miasta nową inwestycję, która powstaje w parku przy ulicy Wypandów. A chodzi o tężnię, czyli rzecz znaną tylko z kurortów. Czy to oznacza, że Radlin będzie pretendował do miana uzdrowiska? Przekonacie się Państwo, oglądając nasz materiał. Radlin raczej nie kojarzy się z miejscem, w którym można by zaczerpnąć świeżego, zdrowego powietrza. To jednak może już w najbliższym czasie ulec zmianie, bowiem przy ulicy Wypandów powstaje tężnia. Dla osób, które nie miały okazji nigdy wcześniej odwiedzić żadnego uzdrowiska, musimy w skrócie opowiedzieć, czym jest tężnia. Główna zasada polega na tym, że budowana jest konstrukcja drewniana, wypełniana gałązkami tarniny. Solanka z zbiornika, który jest pod tężnią, pompowana jest na samą górę i woda rozprasza się właśnie po gałązkach tarniny. Podczas dalszego procesu powstaje pełne jodu i innych wartościowych minerałów w powietrze. No, pewno do kurortu nam dużo brakuje, ale ulica Wypandów jest bardzo urokliwie położona. To taka dolina, w której już dzisiaj ludzie spacerują i tężnia właśnie będzie wybudowana przy trasie rowerowej. Skąd pomysł na uzdrowiskowe tężnie w mieście słynącym z górnictwa i koksowni? Władze miasta postanowiły zmodernizować miejsce, które już teraz jest oblegane przez mieszkańców wybierających te okolice na miejsce codziennego wypoczynku na świeżym powietrzu. Literatura podaje, że spędzenie godziny przy tężni to tak jakbyśmy byli 3 dni nad morzem. Tężnia ma niesamowite właściwości, zapewnia i zachęca jednocześnie szefowa Radlina do nowej inwestycji. Jak mówi nam Barbara Magiera, to nie jest jedyna inwestycja, jaka powstanie w okolicy ulicy Wypandów. No, na pewno będziemy chcieli jeszcze wzbogacić infrastrukturę przy tężni, dołożyć jakieś sprzętu do ćwiczeń, do zabawy dla dzieci, żeby to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne. Co prawda Radlin nie zasłużył sobie jeszcze na przyrostek zdrój i pewnie długo się go jeszcze nie doczeka, ale już niedługo zamiast wdychać pyły z kominów kopalni i koksowni lepiej wybrać się i oczyścić płuca.